szykuj wojnę. My szykujemy wojnę. Nie przesłyszeli się państwo. Jarosław Kaczyński powiedział, że my, czyli jak ja tą odczytuję, a nie tak jak ogłupione duże grupy elektoratów partyjnych, my, czyli klasa polityczna, bo niektórzy myślą, że my to znaczy, że PiS. Nie, proszę państwa. Partie telewizyjne, wielokrotnie ich liderzy wypowiadali się prowojennie. Wielokrotnie. Od PiSu poprzez Konfederację, Platformę, Lewicę i inne. Ich poszczególne postaci wypowiadają prowojenne kwestie. Tylko nie ruch dobrobytu i pokoju. Za tego typu wypowiedź jest, proszę państwa, gwałtowne wydalenie z ruchu dobrobytu i pokoju. Gwałtowne. Nie ma w ogóle żartowania nawet na ten temat. A tutaj całkiem na serio, pan Jarosław Kaczyński wypowiada sformułowanie, do którego próbował mnie przyzwyczaić pan Leszek Sykulski. Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Te słowa wypowiedział na spotkaniu Patrii w Muzeum Niepodległości w Warszawie. To nie jest przejęzyczenie. Proszę państwa, z takimi głupotami to trzeba bardzo, bardzo ostrożnie i kategorycznie. Proszę państwa, dyplomacja gwarantuje, że nie będziemy uwikłani w wojnę lub inne działania. O tym nigdy społeczeństwo najprawdopodobniej się nie dowie. Co to są te inne działania? Są takie państwa, które nigdy nie będą atakowane, bo zarządzający tymi państwami ludzie wiedzą, co trzeba zrobić tanim kosztem, żeby ich obywatele żyli w spokoju i w pokoju. Ale to już bardzo wysokie szczeble władzy i świadomości i odpowiednie cechy charakteru. Wojny da się uniknąć metodami dyplomatycznymi. Wielu z państwa rozumie, o co chodzi. To jest tak ważny cel, że tam wysoko na szczytach władzy pewne rzeczy trzeba robić. Proszę państwa, szykują nas do wojny, mówią otwartym tekstem. My to widzimy po różnego rodzaju posunięciach, znakach. Język mają prowojenny, więc oni kłamią, że chcą tej sytuacji dla pokoju. To nie jest, nie chcą dla pokoju, bo gdyby chcieli szykować armię, uzbrojenie, to by przestali prowokować, przestaliby wygadywać jakieś głupoty o atakach hybrydowych, o tym, że zaatakowani zostaliśmy i tak, to, proszę państwa, przestaliby obrażać głowy państw i tak dalej, i tak dalej. Oni szykują nas do wojny, a nie do pokoju. Coraz częściej państwo zwróćcie uwagę, z wypowiedzi polityków pada słowo pokój, bo kampania jest. Pada słowo dobrobyt, bo kampania jest. A nie martwcie się, w ten sposób lansują komitet wyborczy wyborców ruchu dobrobytu i pokoju. To my mamy zarejestrowany komitet o tej nazwie i to my lata całe własnym postępowaniem udowadnialiśmy, że nie chcemy wojny. Proszę państwa, być może, że niektórych z was tak szczerze zmotywuje to, co jest zapisane w ustawie o tej powszechnym obowiązku obronnym ojczyzny. Proszę państwa, tego typu hasła, szykuj się do wojny i tak dalej, to na Ukrainie ludziom wciskali. Dziś Ukraina jest sparaliżowana. Dziś naprawdę, nawet proszę państwa, pozwolił Putin wziąć Robotino, tę wioskę. Jak chcieli, to potrafili, proszę państwa. 85 pojazdów wojskowych ruszyło do zajęcia Robotino, a Rosjanie się wycofali. Proszę państwa, fikcja. Fikcja wojenna, sztuczna wojna, ale giną ludzie.
Ukraińcy to zbagatelizowali. No, proszę Państwa, u nas jest wyższy poziom świadomości niż na Ukrainie, ale armia ludzi pracuje nad tym, żeby jednak efekt był ten sam. Pomimo wyższego poziomu świadomości obywateli, prą do wojny. Więc, proszę Państwa, na to są kładzione potężne kwoty. To nie jest przypadek, że zaprasza się wariatów jakichś byłych emerytowanych generałów, żeby wypowiadali prowojenne teksty. Na to idzie poważny hajs, na to idą poważne pieniądze. Nie wierzę w to, nielogiczne, że tak tylko po to, żeby coś tam powiedzieć, żeby ciekawostkę powiedzieć, żeby przestraszyć, zmotywować. Nie, za duże pieniądze idą na to. Jesteśmy prowadzeni do wojny. Tylko ruch dobrobytu i pokoju. Więc apel do wszystkich, którzy są sympatykami tych partii telewizyjnych, co to ich przedstawiciele, liderzy szykują się do wojny. Pomóżcie nam zbierać podpisy. Proszę Państwa, nie żartujcie sobie. Wiecie, kto nie pójdzie na wojnę? Nieliczni. Nieliczni.